Wiesz, nasłyszeliśmy tyle historii o tych rozstaniach, że warto spróbować, bo na pewno proces, przed którym stoimy, nie jest prosty. Przed zakupem działki na przykład warto spojrzeć na mapę i zobaczyć, jak się nazywa miejscowość, w której chcemy się budować. Bo na przykład są miejscowości, które w nazwie mają bagno, błota albo torfy. I tu już brzydko pachnie, jeżeli chodzi o przydatność okolicznych gruntów dla budownicy. Inwestor wynajmuje geodetę, zamawia taką usługę. Geodeta bierze od inwestora dokumentację z pozwolenia na budowę, czyli projekt architektoniczny, tą mapę, o której mówiłem, z zagospodarowaniem działki i wyznacza ten budynek we właściwym miejscu na działce. No i tak, i zaczynamy się kłócić tak niby bardzo delikatnie, ale wiem, że najgorsze w ogóle to jest przed nami. Bo nasłuchałem się, ja przynajmniej, całą masę historii o tym, jak pary ciężko przechodzą przez ten moment. Łoś to nazwa niewielkiej miejscowości, która leży niedaleko od Warszawy, w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Właśnie tu Michał Wiśniewski wybuduje swój dom. Moje sny, niosąc miłość, niosły ci wszystkie proste słowa, zapach nowych wzruszeń, gdy pod gwiazdami dotykała nas srebrnym półksiężycem nieodkrytych kart. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? Nie wiadomo. Jednak coś musiało sprawić, że wokalista ich troje wybrał to miejsce dla siebie i swoich bliskich. I choć wokół królowały głównie ogromne chaszcze, Michał od razu poczuł tu dobrą energię. Pierwsza odbyta w towarzystwie najmłodszego syna, Falko, wizyta musiała zostać uwieczniona. Takie chwile zdecydowanie są warte zapamiętania. Podjęcie decyzji o lokalizacji domu to sprawa wymagająca rozwagi i odpowiedzialności. W końcu wybiera się przestrzeń na kolejne lata swojego życia. Życia swojego i życia tych, których się kocha. Dlatego zawsze należy wesprzeć się wiedzą i doświadczeniem fachowców, a najlepiej zacząć od geologa. Przed zakupem działki na przykład warto spojrzeć na mapę i zobaczyć, jak się nazywa miejscowość, w której chcemy się budować. Bo na przykład są miejscowości, w które w nazwie mają bagno, błota albo torfy. I tu już brzydko pachnie, jeżeli chodzi o przydatność okolicznych gruntów dla budownictwa. Przed zakupieniem działki warto się tam przejechać. Popatrzeć, jaka roślinność występuje, czy nie ma lokalnych kałuż, zabagnień. Popatrzeć, czy nie ma jakiejś roślinności wodnolubnej. Woda jest jednym z czynników, który może nam bardzo utrudnić proces w budowaniu. Może zwiększyć koszty, więc warto by było się przed zakupem działki zastanowić, czy nie wykonać jakichś pierwszych ruchów i nie zorientować się, gdzie w ogóle chcemy tę działkę kupić. Jak w takim razie specjalista ocenia nazwę Łoś? Nazwę Łoś. No, ja akurat jestem miłośnikiem Szwecji i tych łosi tam akurat nie brakuje, natomiast to zwierzę bagnolubne, więc możemy się spodziewać, że
tutaj w rejonie może być sporo miejsc, gdzie problem z wodą, jeżeli chodzi o budownictwo, może być poważny. Są metody, żeby od tej wody uciec. Tak? Oczywiście tutaj plany zagospodarowania przestrzennego gmin mają dużą rolę, dlatego że w niektórych miejscach nie można na przykład podnosić gruntów. Tak? Ewentualnie działka jest na tyle mała, że podniesienie gruntu skutkuje tym, że ten grunt podnosimy do granicy działki, przez co wody mogą spływać na tereny sąsiednie, a to jest prawnie zabronione. Woda gruntowa właściwie jest o tyle, no może nie niebezpieczna, co nieprzyjazna, że wchodząc w fundament i przy niewłaściwym zastosowaniu izolacji może powodować, że będziemy mieli w domu wilgoć, po prostu. Więc staramy się szukać takich miejsc, żeby ten nasz obiekt budowlany w wodach gruntowych, w wodach podziemnych nie stał. Zdrowa atmosfera w domu to podstawa udanego związku. Jednak czasami, by ją stworzyć, potrzebne jest wsparcie specjalisty. Czy Pola i Michał po nie sięgną? Boli skurcz? Skurcz mam. Masz to? Ale musisz naciągnąć. Ale jak? Może ty wiesz, symulujesz, żeby się spotkanie nie odbyło. Nie, właśnie nie skarbie. Nie, boli? Nie. Pomachnij. Jedno jest pewne, jeżeli... Wiesz, że to są moje skarpetki. Jestem na ciebie za mała? No nie, zobacz. Widziałeś, że masz rozmiar 43? No, zobacz, piąta ci trochę ten... No dobrze, ale no powiedz, to ma sens? Jak ty się z tym czujesz, z tymi, z tą terapią? Nie wiem, nie próbowałem. Jedno, wiesz, ja podchodzę do tego troszkę inaczej. No. Podchodzę... Na pewno mi nie zaszkodzi. Przecież zawsze mogę to przerwać. No, ale myślę, że akurat, wiesz, jak już zaczniemy, bo i ty i ja jesteśmy ambitni, jak już zaczniemy, to już pociągniemy, ale no masz obawy z tym, ja też mam obawy. Obawy, i to niemałe, pojawiają się też na budowie. Ich źródło leży pod ziemią. To nie jest często drenaż rolniczy, tylko to jest drenaż rolniczy typowy, który tutaj jest bardzo powszechny. Oczywiście drenaże były zakładane tam, gdzie mieliśmy grunt gliniasty. Ich zadaniem jest po prostu osuszanie powierzchni terenu, by móc uprawiać gospodarkę, uprawiać rolnictwo. I one oczywiście, te drenaże sobie są. To, czy są sprawne, to można sprawdzić. Oczywiście są wyspecjalizowane firmy, które to robią, oceniają sprawność tych drenaży. Czy akurat tutaj na tej działce jest sprawny, tego nie wiem. Także czy warto to sprawdzać? Też nie wiem. Ważne chodzi o to, żeby takiego drenażu podczas budowy domu nie uszkodzić. To jest dosyć istotne, dlatego że uszkodzenie drenażu powoduje, że woda zamiast odpływać sobie w docelowe miejsce, gdzie została tym drenażem przekierowana, zaczyna nam się pod domem w gliniastym gruncie wylewać, przez co wpływać niekorzystnie na parametry geotechniczne gruntu wokół domu. I to jest dosyć istotne, żeby bardzo na te drenaże uważać. Znaczy w geologii inżynierskiej, w geotechnice, no nie ma czegoś takiego jak niepewny grunt. Mamy albo grunt nośny, albo nienośny. I oczywiście jako grunt nienośny tutaj przyjmujemy występowanie torfów, namułów, gytti, czyli coś, gruntów organicznych, na których się nie posadawia obiektów w sposób bezpośredni. Wtedy trzeba stosować posadowienie pośrednie. Tylko że jest to to jest bardzo duży koszt. Tutaj może on dochodzić nawet do połowy kosztów całego domu, tak? W zależności oczywiście od głębokości musimy złapać grunt stabilny, musimy się przebić przed ten, jak pan to nazwał, niepewny grunt, tak? Musimy dojść do stabilnego podłoża, żeby w ogóle móc jakiekolwiek prace fundamentowe wykonać. No i oczywiście nie dyskwalifikuje to nam całkowicie procesu inwestycyjnego, ale wtedy trzeba przeprowadzić rachunek ekonomiczny, czy nam się po prostu to opłaca.
No jest mokro, to widać, tak, po roślinności są, widzimy tutaj dużo brzóz, tak, czyli rośliny wodnolubne. Natomiast po zapoznaniu się z opinią geotechniczną, która była wykonana tutaj dla tej działki, wiem, że w podłożu występują grunty nośne, są to grunty gliniaste, wysadzinowe, więc wiemy na pewno, że musimy posadowić dom na głębokości 1 metra, czyli poniżej granicy przemarzania gruntu. I jeżeli chodzi o wody gruntowe, no to one zostały tam stwierdzone na głębokości 2,2-2,4 metra, więc znacznie poniżej planowanego poziomu posadowienia, tym bardziej, że z tego, co się orientuję, dom jest nieco wyniesiony. I należy przypuszczać, że w tym akurat wypadku te wody gruntowe nie zagrażają tej inwestycji. A kim jest człowiek, który właśnie dał zielone światło? Geolog. Geolog w świadomości społecznej. Bardzo często spotykam się z tym na co dzień, jest mylony z geodetą. I rzeczywiście jest to bardzo powszechny błąd, który tutaj krąży w opinii społecznej. Natomiast geolog to zawód piękny. Param się nim już od prawie 40 lat, począwszy od szkoły średniej. Jest to zawód związany z wyjaśnianiem pewnych zjawisk zachodzących wewnątrz Ziemi oraz zjawisk z nim powiązanych, to znaczy zjawisk zachodzących również na powierzchni Ziemi. Geolog stara się te zjawiska oczywiście ogarnąć, wytłumaczyć i przedstawić w jakiś w miarę przystępny sposób. Geologiem może zostać każdy. Trzeba być pasjonatem. Geologiem może być zarówno tęgi facet, który kruszy skały w dłoniach, oraz drobna dziewczynka, kobieta, która no, ledwo ją widać, prawda? A jednak z pełną odpowiedzialnością ten zawód wykonywać. U Wiśniewskich ciągle trwa dyskusja. No, baby to są po prostu tylko... To będzie działać, jak będziemy szczerzy. Jak będziemy szczerzy, to wiesz, o co chodzi. To gdzieś tam naruszy naszą prywatność, to tylko tyle. Znaczy zawsze możemy, wiesz, możemy to dać tylko fragmentarycznie, prawda? Więc i tak zawsze pokazujesz tyle, ile chcesz pokazać. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że nie zaszkodzi nam po prostu. Wiesz, no słyszeliśmy tyle historii o tych rozstaniach, że warto spróbować, bo na pewno proces, przed którym stoimy, nie jest prosty. A jakieś, sposoby na radzenie sobie z nim trzeba mieć. No, to jest twój pierwszy dom, mój też, więc tak, nie mamy wyuczonych. Jedno, co mnie uspokoiło, zachowań. To tylko, że my musimy się stąd wynieść do marca 2-5. To mnie trochę uspokoiło, bo to nam daje jeszcze trochę więcej czasu. No ale to wiesz, czas wcale nie musi nam na korzyść działać. Może do tego czasu już wiesz. Przecież wszyscy mówią w ogóle, że to bardzo niekorzystnie działa. Czym szybciej ja zrobisz? W kontekście relacji. Bo budowa budową, ale wiesz, wszystko się będzie odbijać na kondycji związku, myślę. Każde decyzje. Nijak się będziesz słuchać. Dobrze, czyli co? No to dobrze. Dzwonimy, tak? Dzwonimy. Okej. Wiemy już, że geolog jest często mylony z geodetą. Kim więc jest geodeta i po co pojawia się na placu budowy? Geodeta w procesie budowlanym jest bardzo ważny z racji tego, że musi dokonać pewnych pomiarów.
Często jest to bagatelizowane przez inwestorów, gdyż tak naprawdę w wyniku prac geodezyjnych nie powstaje fizycznie żaden element tego budynku, w którym będziemy mieszkali, w którym będziemy mieli ciepło domowe i mir. Natomiast bez geodety ten budynek nie powstanie z taką dokładnością, jaką by sobie zakładał architekt czy inwestor. I tak w pierwszym etapie należy wykonać plan działki, zwany fachową mapą do celów projektowych. Takowa mapa zawiera w swojej treści przede wszystkim granice działki. Ukształtowanie terenu, czyli pomiar wysokości gruntu nad poziom morza, aby odzwierciedlić jego charakterystyczne punkty. Czasem może być to pofałdowanie, ale mogą to być jakieś skarpy, jary. Także elementy sytuacyjne w postaci drzew, budynków, budowli, ogrodzeń, utwardzeń w postaci jakichś alejek, kostek. Wiadomo, że każdy przypadek jest inny. Ale także urządzenia podziemne, gdyż takowe urządzenia jak sieci uzbrojenia w postaci wody, kanalizacji, gazu, prądu, które są pod ziemią zakopane, geodeta wykazuje na mapie z racji tego, że do nich będziemy się podłączali z naszym budynkiem. Takowa mapa, która przedstawia obraz działki, jest przekazywana inwestorowi, a on z nią idzie do architekta. I tam wspólnie z architektem ustalają, gdzie ten ich wymarzony budynek będzie stał. Jak będzie ustawiony do kierunków świata, pod jakim kątem, ile metrów od ulicy, gdzie będzie ogród, taras, nasłonecznienie. Wiadomo, że też sama mapa to nie wszystko. Architekt musi zaprojektować budynek. Ewentualnie bardzo często obecnie stosowany jest zakup gotowego projektu i przy pomocy architekta robi się adaptację, czyli robi jakieś takie niewielkie zmiany konstrukcyjne, żeby dostosować ten swój wymarzony budynek do naszych potrzeb. Takową dokumentację architekt, czy też inwestor składa do starosty o wydanie pozwolenia na budowę. Jednym z tych elementów tego projektu jest właśnie plan zagospodarowania działki. Czym on jest? Właśnie to jest mapa do celów projektowych, którą wykonał geodeta, na której architekt wyrysował to, co chcemy wybudować. Wizję naszą tej działki, czyli tu będzie budynek, taras, tu będą parkingi, podjazdy, przyłącza, elementy uzbrojenia terenu, jakaś mała architektura. I to się składa do starosty, który wydaje pozwolenie na budowę. Starosta ma na takie wydanie pozwolenia na budowę. Oczywiście są różne metody typu zgłoszenia, ale powiedzmy w przypadku decyzji pozwolenia na budowę ma na to 65 dni. Jeżeli uzyskamy takie pozwolenie na budowę, no to zazwyczaj inwestor niezwłocznie chce rozpocząć prace budowlane, czyli wybiera sobie swojego wykonawcę, któremu ufa, któremu postawi ten budynek, ale żeby wiedzieć, gdzie ten budynek postawić, trzeba go wyznaczyć w terenie, gdyż murarz ma projekt, zna wymiary budynku, gdzie są te ściany, ale ten budynek trzeba usadowić na tej działce w taki sposób, żeby był we właściwym miejscu, ale także wymiary tego budynku, odległości między ścianami, wymiary zewnętrzne zgadzały się z projektem. I po to jest też geodeta. Czyli przed przysłowiowym wbiciem łopaty inwestor wynajmuje geodetę, zamawia taką usługę. Geodeta bierze od inwestora dokumentację z pozwolenia na budowę, czyli projekt architektoniczny, tą mapę, o której mówiłem, z zagospodarowaniem działki i wyznacza ten budynek we właściwym miejscu na działce. Po wbiciu przysłowiowych kołków przez geodetę lub nabiciu gwoździ na ławicach ciesielskich murarze rozpoczynają prace budowlane związane z budową, wykopaniem fundamentów, ławic, tak, wybudowania fundamentów z bloczków, a następnie murowania budynków ze ścian i tak dalej. Ostatnim elementem, jaki jest niezbędny, bo są, mogą być jeszcze dodatkowe, udział geodety na budowie, to jest wykonanie mapy inwentaryzacyjnej, nazywa się to geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Takowa mapa ma przedstawić efekt finalny tego, co inwestor wybudował na działce. Bo wiemy, że projekt to jest jedno i tutaj właśnie mają inwestorzy z tym problem. Mówią często, że oni już takową mapę mają, że architekt im narysował. Nie rozumieją tego, że to, co poszło do pozwolenia na budowę, jest to wizja ich i architekta, że tak chcemy wybudować budynek. A inwentaryzacja powykonawcza ma na celu naniesienie na mapy i dla inwestora, ale także mapy, które widnieją w starostwie. Bardzo często inwestorzy nie korzystają z geoportalu i widzą przecież na wsi. Tu jest droga, tu są domy sąsiada. Skąd to się bierze? No właśnie to geodeci nanoszą. I geodeta, robiąc inwentaryzację powykonawczą, nanosi faktyczny stan rzeczywisty, to co udało nam się wybudować. I ekipa budowlana może, nie wiem, coś innego wybudować, tak? Może wybudować coś innego, a może się pomylić. Co się raczej nie zdarza, ale właśnie po to się nanosi geodeta jako zawód zaufania publicznego, geodeta uprawniony, który ma nadane uprawnienia przez ministra, odpowiada
karnie przed tym, że wykona to zgodnie ze sztuką i nie będzie fałszował tych dokumentów, więc stanowi stan faktyczny. I takowa mapa jest składana między innymi z wieloma elementami, innymi dokumentami do nadzoru budowlanego, do powiatowego nadzoru budowlanego, który właśnie porównuje tą mapę, efekt finalny, z tym, co było w projekcie. I patrzy, czy to jest to samo. Jeżeli inwestor budował to, co było w projekcie, lub te zmiany są nieistotne, bo są dopuszczane w przepisach prawa nieistotne odstępstwa. Powiększenie, zmniejszenie tarasu, w innym miejscu chodnik, podjazd, zmiana ścianek działowych, czy w środku budynku. Jest to wiele elementów, ale to już jest działka architekta, więc nie chciałem na ten temat się opowiadać. Jeżeli ten budynek jest zbudowany z grubsza, zgodnie z projektem, nadzór budowlany daje milczącą zgodę, to jest 14 dni i możemy w tym budynku zamieszkać. I to były trzy elementy, takie główne geodety, czyli mapa do celów projektowych, jak mamy pozwolenie na budowę, wytyczenie budynku, po zakończeniu budowy naniesienie go na mapę, czyli forma inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Oczywiście są sytuacje, a zwłaszcza przy dużych, większych inwestycjach, że w międzyczasie podczas trwania budowy inwestor podłącza swój budynek pod gaz, pod kanalizację, pod wodę. No i oczywiście przed zasypaniem takich urządzeń, czyli jeżeli zostanie wykopany wykop, w którym wykonawcy tych urządzeń podziemnych wkładają te przewody w postaci prądu, gazu czy kanalizacji, przed zasypaniem jest obowiązek zapewnić do przyjazd geodety, żeby ten geodeta przed zasypaniem mógł pomierzyć ten przewód, tą rurę, bo wykazuje geodeta swoim pomiarem, na jakiej głębokości ona jest, jaką ma średnicę i co to jest w ogóle. Czy geodeta to zawód dla każdego? Myślę, że niezbędna tu jest taka dokładność, sumienność, żeby nie popełniać błędów. Obserwując rynek geodezyjny, wydaje mi się, że ktoś, kto nie jest pracowity, raczej nie powinien szukać miejsca w tym zawodzie. Jest to praca, w której bardzo dużo się pracuje, bardzo intensywnie. Trzeba mieć podzielną uwagę na pewno. Na pewno to nie jest tak, że mamy jakieś jedno zadanie i dopóki go nie skończymy, nie bierzemy nic nowego. To jest tak, że się kilka rzeczy na raz robi, wiele rzeczy nas w międzyczasie odrywa. To na pewno trzeba mieć świadomość, jeżeli ktoś chciałby zostać geodetą, że takie cechy musi mieć. A czego oprócz samochodu potrzebuje geodeta? Jeszcze kilka lat temu wystarczał nam teodolit, czyli takie urządzenie na trójnogu z taką lunetką, gdzie odmierzaliśmy kąty i patrzyliśmy na jakieś urządzenia i dysponowaliśmy taśmą. I można powiedzieć, że ten sprzęt wystarczał do pomiarów. To jeszcze było jakieś 30 lat temu. Później weszły tachimetry, czyli to jest podobne urządzenie jak ten teodolit, tylko jeszcze ma wbudowaną elektronikę i on już potrafi nam te kąty z tego mikrokątomierza, który jest tam wbudowany, przeliczać na współrzędne. A obecnie, no może nie obecnie, ale od jakichś 20 lat weszły nam do użytku, niecałych 20, tak powszechnie weszły, urządzenia zwane GPS-ami, czyli to są urządzenia, które realizują pomiar w oparciu o sygnał satelitarny, ale to nie tylko, tak, to jest trochę bardziej skomplikowane niż laikowi się wydaje, no ale powiedzmy jest sygnał satelitarny i w oparciu o satelity z grubsza mówiąc realizowany jest pomiar. Wiadomo, że będzie potrzebny także niwelator. Niwelator jest to takie urządzenie, które ma lunetkę i wystarczy nam stały poziom. Chociażby na takiej budowie trzeba wyznaczyć stały poziom posadzki, murażą, fundamentów czy strop. Wiadomo, jakaś taśma, młotek, kołek, ale generalnie to myślę, że z takich grubszych urządzeń to jest urządzenie zwane GPS-em, tachimetr elektroniczny plus niwelator. Pewnych decyzji, zwłaszcza tych trudnych, nie można odkładać. Trzeba wykazać się odwagą i działać. Dzień dobry, pani Żaneto. Dzień dobry. Pola Wiśniewska z tej strony. Ja się z panią kontaktowałam w temacie naszej terapii, tam kilka słów opowiedziałam wstępnie, o co dokładnie chodzi, ale może korzystając z okazji, że małżonek ze mną, to opowie, no, ja z czym powiem. Się borykamy. Jakby pan powiedział kilka słów o tym, jaki to jest dla państwa moment w życiu i co państwa tutaj sprowadza? Z jednej strony bardzo dla mnie radosny moment, z dwóch powodów. W końcu pani Żaneto, mam nadzieję, że buduje swój ostatni dom w życiu, a buduje to tak naprawdę pierwszy i ostatni. Z drugiej strony jesteśmy przed rozwiązaniem, bo za miesiąc, półtora, dwa, może zobaczymy, urodzi się kolejny nasz potomek. No i tak, i zaczynamy się kłócić, tak niby bardzo delikatnie, ale wiem, że najgorsze w ogóle to jest przed nami,
bo nasłuchałem się, ja przynajmniej całą masę historii o tym, jak pary ciężko przechodzą przez ten moment. I oprócz tej presji oczywiście związanej z finansami, no w moim przypadku również z opinią publiczną, to widzę, że tak powoli zaczynam gdzieś tam wyładowywać się odrobinę na żonie. Niby w niechcący sposób i bardzo delikatnie i nie powinna narzekać. Ale obawiam się, że to będzie trochę eskalowało i tak się zastanawiam, czy jest pani nam w stanie pomóc upuścić tego powietrza z tego balonu. Ja nie do końca wiem, czy takie terapie rzeczywiście się odbywają, bo wiemy, że są takie indywidualne, małżeńskie, grupowe i tak dalej, i tak dalej. A my przychodzimy właściwie z prośbą o wsparcie w tym procesie, który nas czeka, czyli budowa domu. My jesteśmy na początku drogi tak naprawdę i myślę, że tak jak tutaj mąż powiedział, te tematy będą eskalować. Przed państwem dużo zmian. Jedna zmiana związana z domem, druga zmiana z rodzinami dziecka. I faktycznie myślę sobie, że taka możliwość przyjrzenia się tym emocjom, które będą się pojawiać, porozmawiania o nich w takiej bezpiecznej przestrzeni z moim towarzyszeniem, no, będzie korzystna dla tej relacji i dlatego, żeby przez ten proces po prostu łagodniej przejść. Mnie się w ogóle wydaje, że wiem wszystko. Ja wiem, żartuję trochę, ale... O tym też porozmawiamy z panią. Mnie się generalnie wydawało, że ja po prostu, znaczy wydawało do pewnego momentu, że ja mam pełną świadomość i absolutnie sobie nad tym zapanuję. Ale zanim mleko się rozleje, to tak mi się wydaje, że no warto spróbować. Jeżeli byłaby pani w stanie poświęcić nam trochę czasu, to będę zobowiązany. Oczywiście. Jaki termin byłby dla państwa odpowiedni? Nie wiem. Nie w poniedziałek. Ale to wie pani co, ja myślę, miałaby pani jakiś termin wolny na przykład? Już zaglądam w kalendarz. Ewentualnie możemy się po prostu dzwonić i ja wówczas się z panią umówię konkretnie, bo dostęp do kalendarza męża mam. Także myślę, że tak będzie prościej. Dobrze, ja tu sprawdziłam, wtorek wchodziłby w grę, ale godzinę w takim razie ustalimy. Tak, potwierdzimy. Już się boję. Spokojnie. Moja rola jest taka, żeby stworzyć państwu tą bezpieczną przestrzeń. Proszę się nie stresować. Ja bym chciał zostać z żoną. I dotrwać do końca. Bo inaczej głupio budować, nie? Ej, to możemy jakoś podzielić. Ale słyszałeś wróżbitę, no 2-3 lata, to ja nie wiem, czy jest sens. Jest sens, dlatego chcemy... Masakra to ja, nie. Dobrze, opowiemy o tym przy spotkaniu, także bardzo dziękujemy. Dokładnie tak, będziemy rozwijać ten temat. Dziękuję tak, bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Budowa w Łosiu ruszyła. W życiu Michała i Poli rozpoczął się zupełnie nowy etap. Oboje doskonale zdają sobie sprawę, że czeka ich wiele pracy. Wiedzą, że przed nimi bardzo długa, niekiedy kręta i trudna droga. Ale każda, nawet najdłuższa podróż, zaczyna się od pierwszego małego kroku. Jak będzie wyglądać wspólna podróż Wiśniewskich? Przekonamy się wkrótce. Ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się.